Hej, siemaneczku ludziska, ja jestem Mikrus i witam was w grze The Cooling. Przejdźmy sobie od razu może do rozgrywki, bo trochę się tutaj czeka w lobby, a więc tak. Gra jest to nowa gra w fazie alfa oczywiście. Gra typu Hunger Games, czyli Igrzyska Śmierci, czy tam Battle Royale, jak to woli. Na prostych zasadach, mecze są 20-minutowe, na mapie jest zrzucanych maksymalnie 16 graczy i na zasadach last man standing, czyli ostatni żyjący wygrywa. Przez to, że mecz trwa jedyne 20 minut, gracze są zmuszeni do tak naprawdę dosyć szybkiego wybijania się. What the fuck, gdzie ja jestem? Zamknęli mnie w jakimś pudełku dla zwierząt. Masakra, co tu się dzieje w ogóle? Okej. No, oczywiście żartowałem. Ja już byłem tutaj. Grałem sobie ze 2-3 meczyki sobie wziąłem. Nie chcę craftować tego. Chciałem to podnieść. Mam wrażenie, że czasami ta gra ostro laguje. A więc tak, szukamy najbliższego budynku, który nie jest jakoś mocno daleko. Jak widzicie, graficzka jest tutaj całkiem niezła, aczkolwiek gra nie ma jakichś mocnych wymagań. Wow, chyba coś, jakieś mam problem z internetem, bo mną strasznie rzuca. W ogóle nie działają mi. Ok, mam chyba jakieś straszne problemy z internetem. Dobra, mamy tutaj bandażyk. Tu już są pootwierane szafki, ale niektóre są po prostu już randomowo otwarte. A więc tak, no w grze mamy też system craftingu. Jak gdy naciśniemy sobie Escape, wszystkie schematy, że tak powiem, do skraftowania mamy dostępne, mamy pokazane, co możemy skraftować, z czego i za ile. Walutą w grze... Aha, mam pełny ekwipunek. Ja się zastanawiałem, czemu nie mogę wziąć. Walutą w grze jest funk, który widzicie tutaj w lewym dolnym rogu nad paskiem staminy i nad paskiem życia. Za te funki możemy sobie odnowić życie, możemy sobie otworzyć różne zrzuty, możemy właśnie craftować, bo jak widzicie tutaj są ceny craftingu. Wyrzućmy sobie kija, bo tutaj mamy pistolecik, który tak naprawdę mi się nie przydał. Ten pistolet służy do oznaczania graczy. Oni się świecą, mają taką diodę, że tak powiem, wokół nich. No, po prostu przymocowujemy diodę do nich za pomocą tego pistoletu i przez 2 minuty ona błyszczy, łatwiej nam jest ich zlokalizować. Ale ten pistolecik mi jest niepotrzebny. Sprzedamy go sobie właśnie w tym tutaj urządzonku. Dostaniemy za niego 10 funtów, jak widzicie. Tutaj na mapie jeszcze mamy takie coś jak szczątki. Za nie też dostajemy funki. Około 5, w sumie chyba zawsze jest 5. Tutaj jest maszynka, dzięki której możemy się uleczyć za funki. Ja zawsze zamykam za sobą drzwi, żebym słyszał, czy ktoś tutaj włazi mi do budynku. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy młotek, przyda się. Zawsze to jest jakaś broń. Broni jest dosyć sporo w tej grze. Jest chyba 4 czy 5 tierów. Na te kamery trzeba uważać, bo one potrafią zdradzić naszą lokalizację. Jeżeli ktoś byłby tu w budynku i usłyszałby to, to wiedziałby, że ja się do niego zbliżam. To światło pokazuje moją lokalizację. Także to nie jest fajne. Musicie na takie coś zwracać uwagę. Nieraz jest gdzieś to na zewnątrz budynków, także już w ogóle zdradza naszą lokalizację. Dobra, tu mamy wyjście na dwór. Zostawmy to. Tu mamy gdzieś jakąś szafeczkę. Ja sobie zdążyłem rozegrać 3 czy tam 4 mecze już. Ktoś tu chyba był, bo jest otwarte. Ale nie, tu są pozamykane. To raczej nie. To po prostu randomowo nieraz są pootwierane te skrzyneczki. Jakoś nie mam teraz szczęścia. Wcześniej mi się udało znaleźć nawet łuk kompozytowy, co jest całkiem dobry. Wow, tutaj w kiblach coś może być. Pierwszy raz widzę tutaj kible. Zresztą generalnie nie znam jeszcze mapy. Pootwieramy to, ale wydaje mi się, że raczej nic tutaj nie znajdę. Jeszcze teraz się blokuje te wszystkie drzwi. Wygląda na to, że nie. Dobra, darujmy sobie to.
Wyłazimy stąd. Generalnie budynek dosyć spory, a lód można powiedzieć, że zerowy. Gdzieś tutaj kija wyrzucałem, nie? Gdzie ja tego kija wyrzucałem? Generalnie plecak jest tutaj bardzo przydatną rzeczą. I możemy sobie z takiego na przykład skraftować. A oczywiście kraftowany plecak odblokuje nam jednego slota. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu ekranu mam tylko 3 sloty. 2 są zablokowane. Jak znajdziemy plecak, taki już standardowy, zrobiony, odblokowuje nam kolejne sloty. Gdy założymy sobie ten skraftowany, odblokowuje nam tylko jednego slota. Ale to już jest... Ten jeden dodatkowy slot to już jest naprawdę dużo, moi drodzy. Dobra, wyłazimy stąd. Musimy uważać, żeby nas nic tutaj nie... Nikt nas tutaj nie zaatakował. Tu mamy... Wow, dosyć sporo graczy już zginęło. Tu mamy pokazanych ludzi, jacy są właśnie w tym meczu i kto został przez kogo zabity. A więc tak, dosyć szybko się już nam tutaj powybijali. O, tu mamy taką beczułkę. O, co to jest? Tam jeszcze nie byłem, może zaraz pójdziemy sobie zobaczyć. Więc tak jak już mówiłem, mecze trwają 20 minut. Ich końcówka meczu skupia się na otrzymaniu na centrum areny, która jest zaznaczona przez ten właśnie latający spodek tam, co drony go utrzymują. I na koniec meczu wszystko skupia się właśnie tam. Dlaczego? Bo w ciągu, co jakiś czas, o tutaj już mam barierę, czyli tu jest koniec mapy. Dobra. Co jakiś określony czas mapa zaczyna się zwężać za sprawą wydzielającego się gazu trującego. I wtedy ona się zaczyna zwężać do centrum. Na sam koniec meczu oczywiście jest tylko ten spodek, co się znajduje na środku tam. A więc tak. Jak zaraz nie znajdę jakiejś broni dalekosiężnej, to będę musiał sobie skraftować łuk. Wolałbym tego nie robić. Mam 50 funków. Za 50 funków mógłbym otworzyć sobie skrzynkę. Bo na tej ma... Tam ktoś biegł. Tam ktoś biegł, czy to był liść? Może to był liść. Za 50 funków można sobie otworzyć skrzynkę, ale wolałbym je zaoszczędzić właśnie na zrzut powietrzny. 115 funków potrzebuję. Gdzieś tu słyszę. Jest. Nie. To gdzieś tu jest. W grze jest generalnie bardzo ciemno. Nie wiem, czy są gdzieś opcje zwiększenia gamy czy jasności. Jeszcze tego nie widziałem w opcjach, chociaż wszedłem tam na chwilę tylko. Tu mamy kolejne 5 funka. To jest głowa, tak by the way. Mam już 60. Tam mamy tą kapsułkę, która nam da chyba 15. Możemy wziąć sobie kija, czemu nie? Tu jest budynek, zaraz do niego wjedziemy. Nie, myślałem, że jest budynek, a to jest po prostu znak tylko. Tam jest budynek, zaraz do niego wjedziemy, tylko weźmiemy, opitolimy tutaj tą... Ta kamera na mnie się kieruje, czy na kogoś innego? Na mnie. O, tu jest jeszcze jeden budynek, dobra. Włazimy do tego bliżej tutaj. Generalnie w grze są bronie palne, ale bardzo... Dobrze, nie dostałem damage'a. Ale bardzo ciężko jest je zdobyć. Z tego przynajmniej co słyszałem. Ja jeszcze ani jednej nie widziałem. Co prawda, że rozegrałem tylko te 4 mecze tak naprawdę. W grze już nie wiem, czy już powiedziałem, czy nie, ale bardzo głośno słychać kroki. Chyba przed chwilą to w sumie mówiłem. No, słyszę odgłosy walki. Wrzućmy ten kamień. Dobra, mamy plecak. Wrzucamy ten kij. Mamy plecak, niepotrzebnie w sumie skraftowałem tamten. Straciłem trochę hajsu, ale to co? Dobra. Bierzemy to, tu mamy kolejne funki i zobaczcie, tu jest skrzynka, którą możemy otworzyć za 50 funków.
może być tam randomowa, randomowa broń, tak? Może to być też zbroja, może być to cokolwiek. Możemy dostać tam też apteczkę, którą znaleźliśmy w zwykłej szafce, tak mi się też przynajmniej wydaje. Nie jestem tego pewien, ale mam już 100 funków, także nie będziemy marnować tego. Zaraz sobie zrzut jakiś przywołamy. Mamy bandaż, ok. Bandaż się przyda zdecydowanie. Dobra, tu jest zejście na dół jeszcze. Moi drodzy, minęło 5 minut. Oczywiście niektórzy mają takie urządzenia jak Man Tracker. One pozwalają nam śledzić właśnie innych graczy. Pokazują nam najbliższego gracza. Także jeżeli zostało nas niewielu, jakiś gościu może mnie w tym momencie śledzić. Może chciałem powiedzieć ślepić. Śledzić medkita. Mam już jednego medkita. Sobie tego jednego. O, mamy zwykłą. Mamy zieloną skrzynkę, która się świeci na zielono. Ona jest do otworzenia za darmo. I jak widzicie, mamy tutaj. Ktoś się zbliża. Słyszałem go, ktoś się tu zbliża. Tak mi się wydaje, przynajmniej, moi drodzy. Nie, albo mi się wydawało, ale chyba nie, chyba jednak nie. To gdzieś odgłosy walki są. Dobra. Weźmy sobie to, oddajmy. Idziemy szybko po tamtą, to nie było tutaj. Idziemy szybko po tamtą apteczkę, bo z tą jedną sobie wyrzuciłem ze względu na to, że mieliśmy tutaj drugą znaleźć. Dobra, gdzieś tutaj niedaleko się bili, bo było to słychać. Kurczę, mógłbym jeszcze ten młotek sprzedać, ale już dobra, nie będziemy szaleć. Nie będziemy tutaj kombinować. Tutaj mam takie coś Iron for Skin. Jest to 15%. Redukuje mi 15% damage'a przez 2 minuty. Tu mamy taki zbiornik z trucizną. Jeżeli go otworzymy, dostaniemy 5 funków, ale na jakimś określonym terenie trucizna się będzie wydzielać przez jakiś czas, także będziemy musieli od razu uciekać. Nie wiem, czy już mówiłem, kurczę, bo już w sumie zapominam się tutaj, staram skupić na tym, aby nikt mnie tutaj nie zabił. W sumie ilu nas zostało? 3 nas zostało. Nam gościu ma 2 kile, drugi ma 3 kile. No nikogo nawet mi się nie udało spotkać. W sumie dziwne, bo pierwsze mecze, które rozegrałem, to chwila, moment i kogoś spotykałem. Z jednym gościem się w sumie zabiliśmy wzajemnie, na pięści walczyliśmy się i w jednym momencie obydwoje się ubiliśmy. Dobra, ktoś już tutaj to zlucił ewidentnie. Ja muszę znaleźć tylko miejsce, w którym mogę przyzwać drop, zrzut. Tam jest. Tam już widzę, że jest. Czasami się zatrzymuję, żeby posłuchać kroków, bo jeżeli ktoś biegnie tak po kamieniu jak ja tutaj teraz, to okrutnie to słychać. Dobra, przyzwijmy sobie zrzut. Pierwszy raz w sumie przyzywam zrzut, także zobaczymy. Generalnie z tego, co widziałem po trailerze, jest opcja zestrzelenia komuś zrzutu łukiem. Jeżeli on leci, on przylatuje dronem. On przylatuje dronem, moi drodzy, i jest opcja zestrzelenia go właśnie. Dobra. Przyzwałem ten zrzut? Przyzwałem. Gdzie ten dron leci? Możemy się gdzieś schować. Nie wiem, czy to jest oznaczone gdzieś na mapie, ale... Znaczy mapie. No, tu nie ma mapy. Leci. Ale ktoś za tym zrzutem mógłby w sumie tutaj do mnie dotrzeć. Ale już go słychać. Dobra, leci nasz dron. Amazon przyleciał. A więc tak, gracze, każdy gracz na początku ma dostęp już do wszystkich perków, jest ich dosyć sporo, muszę wam powiedzieć, jest tam w czym wybierać. I na mecz możemy wybrać sobie 3.
Także jest w czym wybierać, różne strategie można obrać. Ja sobie wybrałem bardziej survivalowe, że regeneruje mi się życie, mniejszy chyba damage, szybciej stamina mi się regeneruje. Także wybrałem sobie takie właśnie perki. Kurczę, niech ta skrzynka już spadnie, bo przecież to jest masakra. I chyba już wiem, jaki wezmę jeden perk w niedalekiej przyszłości. To jest taki, że dostajemy zrzut natychmiastowy, nie musimy na niego czekać. Zdecydowanie się przydaje. I to jest coś, co chciałem dostać. Wyrzucamy to. Mamy armora. Co to jest? Iron for skin. Możemy sobie to od razu użyć. I mamy młota. Mamy młota, ten gaz pieprzowy wyrzucamy, nie będzie nam potrzebny. Okej, okay. What the fuck? Nikogo nie spotkałem i wygrałem. Tak się cieszyłem, że dostałem... Masakra. Tak się dostałem, że dostałem tego młota. Dobra, zieloną fryzurkę dostaliśmy jakąś. Tak się cieszyłem, że dostałem młota, a tu nawet nie byłem w stanie go użyć, moi drodzy. Także no dosyć ciekawie, to było dosyć ciekawe. Dobra, co mecz, teraz wam w sumie może pokażę, jak to tutaj wygląda. Co mecz, nieważne czy wygramy, czy przegramy, dostajemy jakiś item, ale od tego jak nam pójdzie, to prawdopodobnie zależy też, jaki ten item dostaniemy. Teraz dostałem fryzurkę nową, ten item też już w sumie dostałem, te spodnie też dostałem. Na głowę coś dostaliśmy. Dostałem wcześniej czapkę, ale czapki nie chcemy. Dostałem teraz nowe włosy, które są gdzieś tutaj. Są tutaj. Dostałem zielone włosy. No załóż to. Aha, trzeba czapkę zdjąć. No nie no, te fryzury to tutaj są fatalne, nie? Już wolę sobie na łeb założyć tą maskę słota. Niech sobie będzie. A więc tak, przejdźmy do tego loadoutu. Mamy tutaj te trzy perki, które ja sobie wybrałem. Perki mamy podzielone na takie kategorie. Mili, trochę tych jest. Tutaj jeżeli chodzi głównie o toporki, o... Znaczy dotyczą toporków, ostrzy i młotów są podzielone. Jeżeli na przykład tam trzymamy młot, to 200% widzicie tutaj damage'a będzie zadane właśnie jego staminie, że tak powiem, to nie wiem, znaczy to polega, to chyba będzie mu odbierało po prostu staminę. Mamy do broni zasięgowych, mamy do defensywne perki, do właśnie życia staminy, generalne ofensywne perki, że tam więcej damage'a dajemy i takie tam nasze pułapki dają więcej damage'a. Tu mamy takie do craftowania, możemy zacząć z plecakiem, możemy zacząć z tym alarm gunem, którego używaliśmy i coś czuję, że tego perka będę używał. HP sobie zostawię, staminę może niekoniecznie, movement speed też może niekoniecznie, ale na pewno chcę mieć tego cichego. Możemy zacząć ze zbroją, z mentrakerem właśnie, te efekty właśnie tych naszych boostów działają 3 razy dłużej. No i no różne, tych perków jest mnóstwo, także nie będę wam tutaj każdego teraz czytał, moi drodzy. A więc tak, kolejną rzeczą, jaką możemy skustomizować, to właśnie te zrzuty. Jak widzicie, tu dostałem zrzut, który sobie ustawiłem, czyli wiedziałem w sumie, co dostanę. Nie byłem pewien, czy ten zrzut będzie wyglądał identycznie jak tutaj. Nie miałem 100% pewności, ale teraz już mam. Wyglądał 100% tak samo. Możemy sobie wybrać jeszcze zrzut łucznika. Dostajemy nie kompozytowy łuk, ale taki średniego zasięgu, średniej mocy łuk. Dostajemy jeszcze zwiększonego sprinta i zwiększoną regenerację staminy. Możemy dostać też stalkera, oczywiście jest tańszy. Ja miałem ten najdroższy zrzut. Ten jest za 100, a ten jest za 70. Ten jest najtańszy, dostajemy Bowie Knife'a, który jest bronią trzeciego tieru, Mentrakera właśnie i Paralizator. To jest też fajne i jest jeszcze opcja Surprise Me. Myślę, że ta opcja będzie w sumie najlepsza, ja sobie już taką ustawię na następny mecz, moi drodzy. I w sumie to by było tyle. Możemy jeszcze sobie tutaj zmienić. Już w sumie nie jestem w stanie teraz zmienić na kobietę.
Ale no, jesteśmy w stanie sobie tutaj zmienić kolor skóry. Jesteśmy czy nie jesteśmy? Jesteśmy. Także możemy sobie ustawić kolor skóry, tam twarz. Nie ma zbyt dużego wyboru, moi drodzy. Generalnie możemy sobie zrobić chyba trzy postacie, z tego co widzę. Tak, możemy sobie zrobić trzy postacie. Nie ma chyba jeszcze kobiet, czyli najwidoczniej to jeszcze nie zostało dodane. Tutaj mam nowe postacie, których jeszcze nie robiłem, nic nie kustomizowałem i nie mogę ich użyć. No. Także w sumie z kustomizacji to by było na tyle, moi drodzy. Także mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Mam nadzieję, że seria będzie Wam się podobać. Jeżeli tak, to dajcie znać. Będziemy tego więcej nagrywać. Bo zastanowię się być może nad jakimś streamem. Nie wiem, jak to wpłynie na moje wyniki z obciążonym internetem, ale możemy spróbować. Czego się nie robi dla Was. Także myślę, że to jest fajna gierka na dogrywanie sobie takiego luźnego odcinka, takiego drugiego odcineczka w ciągu dnia. Także zacznę się nad tym zastanawiać, czy nie wrzucać właśnie jeszcze dodatkowo, nie codziennie, ale co drugi, czy tam co trzeci dzień drugiego dodatkowego odcinka właśnie z The Cooling. Bo tak naprawdę, no wiecie, ta rozgrywka w tej grze to w końcu będzie wyglądać tak samo, nie? Znaczy, no może i tak samo, i może nie tak samo. Ciężko to stwierdzić, ale wiecie, o co mi chodzi. No tak naprawdę mamy tutaj dwa tryby do wyboru. Jeden jest free for all, czyli solówka i teamowe. Razem ze znajomym możemy zagrać. Także no jak na razie tutaj nas nie rozpieszczają trybami, ale gra dosyć spoko temat. Także mnie się podoba i mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Także będziemy to nagrywać, moi drodzy. Także mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał i do zobaczenia wszystkim. Cześć!